mistrzowskie to stare dusze. O starych duszach już mówiłam. Tutaj tylko przypomnę, że liczby mistrzowskie to zazwyczaj ludzie, którzy niosą w sobie wiedzę starożytnej Atlantydy. Niech to będzie tylko metafora, jeśli oczywiście w Atlantydę nie wierzymy. Liczby mistrzowskie w każdym razie to ludzie, którzy na poziomie każdej komórki swojego ciała czują, jak powinien wyglądać świat, taki świat, w którym nie ma wojen, nie ma chorób, nie ma głodu, w którym ludzie są szczęśliwi, działają twórczo i pomagają jeden drugiemu. Taka utopia albo raj, jak kto woli. Podobno Atlantyda była właśnie w czasach swojej świetności takim rajem. I liczby mistrzowskie w głębi duszy to pamiętają i zawsze będą do tego dążyć, dlatego właśnie są nauczycielami duchowymi i właśnie dlatego prowadzą innych do miłości, do dobrobytu, do bogactwa wewnętrznego i zewnętrznego. Liczby mistrzowskie możemy podzielić na takie dwie grupy. Jedna to 11, 33, a druga 22 i 44. Te pierwsze skupione są bardziej na psychologii, te drugie na materii. Liczby mistrzowskie 11 i 33 to tacy duchowi nauczyciele i przewodnicy, którzy pokazują nam przede wszystkim, jak mamy rozwijać się na poziomie wewnętrznym. Niektóre źródła podają nawet taką hipotezę, że jedenastka nie powinna niczego robić dla pieniędzy. Znaczy nie chodzi o to, żeby pracowała za darmo, tylko że celem działania jedenastki nie mogą być finanse, tylko to, że zmienia świat na lepszy, że pomaga ludziom stawać się lepszymi istotami. Z pewnością dotyczy to też w jakimś stopniu 33, ponieważ ona również skupia się na tym, żeby uczyć ludzi miłości, piękna i harmonii. Jest to taka wyższa oktawa liczb 2 i 6, czyli będzie tutaj bardzo dużo ciepła, serdeczności, życzliwości, wsparcia dla innych, pomagania innym. I oczywiście od strony negatywnej, podobnie jak 2 i 6, 11 i 33 są bardzo wrażliwymi, emocjonalnymi osobami. To, co jest w ogóle największą przeszkodą dla 11 i 33, to nadmiar emocji. To są liczby, które wszystko ogromnie przeżywają, bardzo cierpią z tego powodu. No oczywiście tak samo jak cierpią nad tym, że na świecie ludzie umierają z głodu, albo ciągle toczą się wojny, albo jakieś tam inne straszne rzeczy. W każdym razie 11 i 33 to osoby, które prowadzą innych, w rozwoju duchowym, w rozwoju wewnętrznym i najlepiej spełniają się, kiedy mogą być duchowymi nauczycielami, czyli pełnić takie funkcje, wykonywać takie zawody, w których uczą innych, w których pomagają innym odnaleźć właściwą ścieżkę. A więc na pewno wszystkie zawody psychologiczne, wszystkie te związane z doradztwem, z uzdrawianiem na każdym poziomie albo z różnymi artystycznymi tematami, ponieważ liczby mistrzowskie 11 i 33 są zazwyczaj bardzo uzdolnione i to widać, czegokolwiek dotkną, zaraz wprowadzają tam piękno. 22 i 44 funkcjonują podobnie jak 4 i 8, a zatem będą bardzo mocno związane z materią. Ich zadaniem jest funkcjonować właśnie w materii, czyli na przykład w biznesie. I oczywiście różnią się tym od 4 czy 8, że mają w tym biznesie i w tych finansach, w tej materii osiągać mistrzostwo. Mają po mistrzowsku zarządzać materią. Zawsze powtarzam, że 22 i 44 to po prostu mistrz prosperity, czyli ktoś, kto umie mocą swojego umysłu i wiedzą duchową wpływać na materię. I tutaj oczywiście, żeby to w jakiś sposób wymusić na człowieku, życie stawia przed takimi ludźmi dużo wyzwań związanych z ciałem i z pieniędzmi. Prowokuje do tego, żeby człowiek osiągnął tę władzę nad własnym ciałem, żeby umiał uzdrawiać swoje własne ciało, ale często też i innych, ponieważ 22 i 44 sprawdzają się również jako bioterapeuci, terapeuci, uzdrowiciele wszelkiego rodzaju. Władza nad materią to także umiejętność uzdrawiania ciała, bo przecież ciało
to materia. No i oczywiście wszystko to, co związane z finansami, z pieniędzmi, zawsze będzie dla tych dwóch liczb ogromnie ważne. I ich zadaniem jest rozwijanie się w tej także finansowej sferze jak najbardziej. Liczby mistrzowskie mają przywileje. Niektórzy uważają, że jest to fantastyczna rzecz i dorabiają sobie te liczby mistrzowskie nawet wtedy, kiedy one nie są tak do końca jednoznaczne. Natomiast są też numerolodzy, którzy uważają, że to wcale nie jest takie proste i że ta odpowiedzialność związana z mistrzostwem stawia przed nami bardzo duże wyzwania. Tak czy owak, o tym, czy jesteśmy liczbą mistrzowską, czy nie, decydujemy sami. Nikt nas do tego nie zmusza. Możemy funkcjonować jako dwójka, czwórka, szóstka czy ósemka. Po prostu możemy. Natomiast będziemy wtedy czuli gdzieś tam w głębi duszy takie niespełnienie, ponieważ całym sobą wiemy, że naszym przesłaniem i naszą misją tutaj na ziemi jest prowadzenie innych, pokazywanie im drogi do tego właśnie raju, od którego zaczęłam opowieść o liczbach mistrzowskich. Dlatego też my spontanicznie podejmujemy to wyzwanie i spontanicznie staramy się prowadzić innych. Pamiętajmy, to nie tylko przywileje, to też większa odpowiedzialność. To tak, jakby szef dał nam służbową Toyotę. Fajnie, nie musimy chodzić pieszo do pracy, ale też odpowiedzialność jest o wiele większa. Warto o tym pamiętać. A zatem nie tylko przyjemności, ale także i obowiązki. Standardem jest też w numerologii, że liczby mistrzowskie mają dodatkowe, trudne przepracowania. To widać w każdym portrecie. Mroi się tam aż od różnych karmicznych długów i trudnych karmicznych historii. A zatem to jest trochę tak, że stare dusze biorą na siebie więcej niż inne. Nie tylko po to, żeby innym pokazywać, że radzimy sobie nawet z największymi kłopotami, ale przede wszystkim po to, żeby jak najszybciej nauczyć się jak najwięcej. Bo każda trudność to przede wszystkim lekcja. Pamiętajmy o tym.